Trzeba nauczyć się czytać. Po co czekać, aż zacznę chodzić do szkoły? Kto czyta, ten wie. I sam wszystko może. Zna już Kajtuś 4 litery. Umie pisać 1 i 4. Kiedy Kajtuś był mały, ojciec mu dawał gazetę. Masz, czytaj. Kajtuś patrzy na gazetę i plecie, co mu ślina do ust przyniesie. Etle, fetle, metle. Nie rozumie, co znaczy czytać. A wszyscy się śmieją. Albo smaruje ołówkiem na papierze i zdaje mu się, że pisze. Teraz wie, że to były żarty. Babciu, jeszcze nie śpisz? Wyskoczył z łóżka i niesie swoją książkę. Kot w buta. Kot w butach. Kot? 3 znaczki? Przeliczył. 3. W środku o. Kółko? Litera. Gdzie tu kot? Skąd znowu kot? Babciu, prawda, że w środku w kocie jest litera O? Prawda, prawda. Już śpi. Ojciec będzie się gniewał. Wcześnie obudził się Kajtuś. Zaraz na podwórko. Prosi chłopca, który chodzi do szkoły. Pokaż litery. A tobie na co? I tak nie zrozumiesz. Obiecał Kajtuś ananasowy cukierek. No to uważaj, patrz. Przygląda się, patrzy, uważa, ale nie rozumie. A ten się śmieje. Za mały jesteś, za głupi. Zawstydził się Kajtuś. Sam się domyślił, dlaczego rak i rok, dlaczego bat i but. Przeczytał na ulicy. Kino, kino. Przeczytał piwo, ser, masło, apteka, apteka. Czyta szyldy sklepowe, nazwy ulic, bilety tramwajowe, pudełka od papierosów. Mama wróciła ze szpitala i bardzo się zdziwiła. Antoś czyta? No, no, to niespodzianka dopiero. Ma chłopak charakter, pochwalił go ojciec. Będą z niego ludzie.